wróciła, Geralt. Po tylu latach. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dzień 3, Dziki Gon. Dzisiaj będziemy wykonywać najgroźniejszy potwór na skalę, zlecenie. Musimy znaleźć miejsce ataku. I się dowiedziałem, że to z tym gościem było to zlecenie. Właśnie, no znaczy dowiedziałem się, nie jestem do końca pewien, a tak powiem. Bo widzę, że tutaj pogadaj ze zleceniodawcą. Gadaliśmy w następnym odcinku z tym gościem obok. I gdzieś tam na trakcie, nie? No to chyba to jest to zlecenie. Jedno zlecenie nam zostaje, zadania poboczne kilka, poszukiwania i to by było na tyle z Kringę. Oczywiście w podstawowej wersji gry. Chociaż później też już chyba nie ma nic na Skellige. Znaczy, później, co ja mówię. Nie wiem, czy później w drugim dodatku nie ma nic na Skellige. Ale w pierwszym nie przypominam sobie, żeby coś było, ale raczej nie. Oprócz znaków zapytania raczej nie. Ale mówię raczej, więc tutaj też to warto zaznaczyć. Dobra, zobaczę, co tutaj się stało. Mówię raczej, więc nie wiem na pewno, nie? Dobra. Jest wóz. Rozejrzyjmy się. To pewnie towarzysz tego człowieka z Faroe. Dziwne, to starzec. I wygląda, jakby umarł ze starości, a nie rozszarpany przez nekery. Okay. Po bokach ma rozcięcia, jakby ślady po szponach, ale też szczękościsk i łukowate wygięcie kręgosłupa. Jakby padł na tężec. Czyli to nie były żadne potwory. Jak? No to by było zadanie poboczne, jakby to nie były potwory. O, ja wiem. Geralt, uciekaj lepiej. Co to? Mało brakowało. Coś jednak chyba potwora. Coś mi mówi, że to nie był przypadek. Lepiej to sprawdzę. Ty, a może to on? Bo on się dziwnie zachowywał. Właśnie, on się też dziwnie zachowywał, nie? Możemy to zbadać? Nie. Ale widzieliście, ten gościu też się właśnie, jak z nim rozmawialiśmy, się dziwnie zachowywał. Żleb w śniegu. Wygląda na świeże. Głaz toczył się tędy. O tym to my wiemy, Geralt, wiesz? To jest tam wejść jeszcze. Dobra. Tutaj, no sam się nie stoczył na pewno. Stąd zrzucono głaz. No właśnie, zrzucono. A tam są chyba jakieś ślady. Gdzie? Tutaj. Necker. Chyba brodził w błocie, zanim tu przyszedł. Necker? Czyli co, znowu jakieś inteligentne stworzenia? Znowu Necker inteligentny, czy co? To są białe wilki tego. Nie wiem, czy fabularnie, bo nie mogę sprawdzić. Co, no uciekają, czy co? Chodźcie tu. Chodźcie tu. Chodźcie tu szybciej. Oczywiście to chyba będzie ostatni odcinek tutaj na Skellige, jeśli zdążymy wszystko zrobić. Nie mówię na 100%, że zdążymy. Tak powiedzmy, że mówię na 99. Jak nie, to w kolejnym odcinku zaczniemy tutaj. Skończymy oczywiście już zlecenia w Belle. I ja przestanę nagrywać. Bo dobrze, że mam troszeczkę dodatku, nie? Czy troszeczkę więcej. No znowu są te inteligentne stworzenia pewnie. No, znowu inteligentnie. Co tu się dzieje? Widać, kurde, że jakieś pułapki. Chyba było specjalnie zaplanowane, żeby Geralt poszedł z tymi śladami. Okej, Endial, no to spoko. Jest się już poziom, nie jest to duży, ale to na pewno nie on. No. O, co to było? Okej, kolejny robot tym razem. Większa ilość, ale to też nie jest problem.
To były wojownicy, tak? Wcześniej. Jak tak, to czerwone było widać. Ja też widziałem już jeden, że nie wiem. Okej, krabo pająki jest! Wreszcie. Bo jak krabopająka chciałem zabić, bo nie wiem kiedyś. Ogólnie krabopająk też jest zwerem, był. Taki mniejszy. Ale musimy iść dalej. No wiecie, to nie było to. Czy ja czerwony jakiś mogłem zdobyć? Chyba nie. Ale z tego dużej właśnie. O, ulepszony puszczyk możemy. Aha, jad krabopająka, właśnie, a to mi było też potrzebne. Smak ulepszony puszczyk, którego zbytnio nie używam. Amutageny zielone. Ulepszony puszczyk, co to robi puszczyk w ogóle? Ja nigdy nie używałem, więc tutaj puszczyk. Regeneracja wytrzymałości w walce. Przyspiesza regenerację wytrzymałości i wydłuża czas działania. Okej. Okay. No, kio. Dekokty lepszy jednak. Co w ścianę? A nie. A już myślałem, że w ścianę razem. Ale nie, dobra. Więc fajnie, że krabopająka tego mamy. Załatwionego. Jeszcze mi czegoś brakuje do tych eliksirów. Czegoś też z potworu. Ciemnisty pył. Aha, jeszcze tych odwarów. A tu werbany też coś zdobyłem ostatnio. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Co może jednak gwiazdy tańczące weźmy, wezmę Quen. Wiecie, tak lepiej zawsze. Tutaj w ogóle coś mamy. Takie przejście. Ale widzę, że chyba nic nie ma. Stopa Neckera, wydrążona w środku, jakby but, który ktoś zgubił biegnąc. Robi się coraz ciekawiej. No, żebyś wiedział, że się robi. No to już ten zleceniodawca też dziwnie jakoś wyglądał. To on może tutaj... Łapa Neckera i ludzka stopa? Mała, jakby dziecka, najwyraźniej biegło. Dziecka? O, gdzieś wchodzimy. Dół się nie da, w górę się to jest w ogóle. No nigdy nas tu nie było. Jest naprawdę coraz dziwniejsze. Okej, no to jakieś dziecko, tak? To ma być. Tutaj nic mam rozumieć, nie? O, tu już mamy tego inteligencika. A to dziecko by było? Nie no. Tu ślady się urywają. Kto rozwiesza rysunki w takim miejscu? Wow, widzicie? Po prawej? Wyglądają, jakby narysowało je dziecko, albo ktoś, kto bazgra jak kura pazurem. Dwa patyki wystające zza pleców. Zdaje się, że to ja. No właśnie. To jest chyba wóz? A to miejsce, w którym miał mnie zmiażdżyć kamień. I tu Geralt fajnie to zinterpretował. Właśnie tak samo jak ja. A tu... No to już wiem, skąd wzięły się ślady Neckera przy głazie. Tylko ciekawe, kto naprawdę je zostawił. Też jestem ciekaw. Te kulki na nóżkach to Endriagi. Zdaje się, że miały mnie wykończyć. To wszystko wygląda na jakiś plan. No, wygląda niestety. A to musi być miejsce spotkania. Wygląda na to, że ten cały zamach to wysiłek drużynowy. Czas poznać tych dowcipnisiów. Ajajaj, udaj się w nocy na miejsce spotkania. To możemy jeszcze spadać? Necker. Rozszarpało go coś dużego. A potem ktoś obciął mu nogi? Okej, okay, escape wstecz. Możemy sobie popatrzeć jeszcze bliżej. Mamy to miejsce spotkania tutaj z tym kamieniem. Tutaj
cel, Geralt. I tutaj z tymi nogami, nie? Stopami. Jakby to tak mówią. Co tu jest? Powiedz. A, my to z tym przyszliśmy, no dalej. Tak? Chyba tak. I ten, mamy wyjście. Tak, wyjście. Naprawdę mnie tutaj... Czy to jest dokładnie? Nie. To tu byłem, dobra. Gdzie my mamy się tutaj tak w ogóle? Dobra, tutaj na pewno, ale tutaj gdzieś mamy się udać. Nie, dobra, co pojedziemy sobie na spokojnie. Powinniśmy przyjechać. Tędy. A, na spokojnie przejdziemy. O! Fajnie, że tutaj się zjawiliście, bo czerwone mutageny dajecie. A na koniec gry naprawdę wiecie, co z tamtym było. Był troszeczkę problem. Chociaż z rozportaniem go zrobiłem, nie. Ja bym nie pomyślał, ale przez to, że sprawdziłem to sobie, jak to Sarge załatwił, to ja ogarnąłem sobie samym zielonym. Kurde, nie oczekuję, że nie ogarnąłem sobie samym bez problemu. A to mówię, muszę wam powiedzieć, czyli to coś ludzie tutaj tak naprawdę chcieli napaść, ale dlaczego? Kto to był? No to zobaczymy. Za chwileczkę. Teraz troszeczkę w dół. Z drugiej strony zupełnie. Dobra, teraz w dół będziemy jechać. A nie, to tutaj chyba. A to co ma być? Okej. Ty, a może to i też jakiś potwór jest? Oooo. Przypominam sobie troszeczkę. Dobra, noc. Może być to potwór, bo ja sobie coś przypominam. Ale nie będę wam mówić. Mam tego... Normalnie, bo normalnie ślady na jakieś dziecko, nie? Jakichś ludzi. Ale nie wiem do końca, co to jest. Nie wiem, właśnie. O, ale nie wiem. Okej. No w miejscu spotkania z pistowców nawet jest. Weźmy jeszcze te dwie... O! Od razu. To musi być tu. No musi być. Możecie wyjść. Widziałem wasz plan. Poza tym i tak was słyszę. Jedno rzęzie jak wrząca woda w zardzewiałym garze. Drugie dyszy nerwowo jak sarna złapana w sidła. A trzecie powinno wziąć coś na gardło. Polecam ekstrakt z tymianku. Aha. Więc mamy. Dobra, ktoś mi raczy wyjaśnić, o co tu chodzi? O to, że ty jesteś tam, a my tutaj. Sytuacja może się zaraz odwrócić. Wiedźmak nie gada. Bo Poldek zrobi z niego zupa wiedźmakowa z ziemniakami. Właśnie, schwytaliśmy cię. Teraz jesteś zdany na naszą łaskę i niełaskę. O! Co? Mógłbym się teraz odwrócić na pięcie i... Poldek powiedział, wiedźmak zamknie paszcza, bo skończy zupa. Zupa z trupa. Miam, miam. Dziwię się, że do tej pory tam nie wylądował. Mieliście go zabić. A ten to kto? Co? Nie było mowy o zabijaniu. Właśnie. Mieliśmy go tylko nastraszyć. Żeby wiedział, że my straszni i groźni i źli. I nie wchodził nam w drogę. Chyba się nie zrozumieliśmy. To morderca. Taki sam, jak oni wszyscy. Jak ten, który zabił moją Adalię. Bardzo nam przykro. Z powodu twojej żony, ale... Doppler. To nie ten wiedźmin ją zabił. Nie możemy go karać za winy innego. Ten też ma wiele na sumieniu. Słyszałem, co zrobił z Koredem w Tysa. Ale złotego smoka oszczędził. Tak. A co powiecie o Werenie? Tej bruksie, która lubiła niebieskie róże z Nazairu. Dla niej nie miał litości. No
Nie no, już pomysł, no dobra. Verena zabijała niewinnych ludzi. Musiałem coś zrobić, ale wielu innym potworom pomogłem. Tak? Niby komu? Trolle z Moren. W sumie dużo było. Kojarzycie trolle z Przełęczy pod Kermoren? Poldek pewnie ich zna. Wyglądają jak jego rodzeni bracia. Kiedy tam byłem ostatnio, aż się prosili o guza. Mój przyjaciel chciał je zabić, ale go od tego odwiodłem. Nie rozśmieszaj mnie! To nic nie znaczy! Nowigradzki dobry. Fugus, kto to był? Fugus to był. Fugusem to był chyba ten. Kobal, nie Fugus. Jakoś tak. No dobra. Po kolei. Wypuściłem Salmę, sukuba z Nowigradu. Pozwoliłem jej odejść wolno, chociaż wiedziałem, że zabiła strażników. Czyli. Nawet jak wiesz, że potwór zabił, to nie robisz mu krzywdy? Jeśli miał dobry powód, to tak. Zdarza mi się. No widzisz, widzisz! Nie jest taki zły. Widzicie. Wypuśćmy go! Nasze decyzje. Chcesz go wypuścić? Teraz? Żeby nas wytropił i pozabijał? Nic wam nie zrobię. Nie zabijam rozumnych istot. Łżesz! Każdy wiedźmin to morderca! Zabijam potwory, to fakt. Taki mam zawód. Ale tylko wtedy, kiedy zagrażają ludziom. Nienawidzisz nas wszystkich! Ludzie nienawidzą was wszystkich, bo was nie znają. Nie wiedzą, kto z was jest naprawdę groźny. Tylko wiedźmini stoją między wami i ludźmi. Znamy oba te światy. I oba chronimy. Zabijamy niebezpieczne potwory, by te rozumy się zgadzają z nim. Mogły żyć w spokoju. Mówisz tak, bo się boisz. Wiesz, że mamy przewagę. Nie macie. Gdybym chciał, już dawno bym was zabił. Ja mu wierzę. Wypuśćmy go. Jestem za. Moim zdaniem nie kłamie. Tak, puścić wiedźmaka. No, głupcy! Zjadł was jak małe dzieci! Udaję sprawiedliwego i łagodnego! Ale to podstęp! Ludzie zawsze kłamią! Ten nie chce wiedzieć. Daj spokój. W ten sposób nie przywrócisz życia Dali. Zostańcie tutaj! Sam zrobię z nim porządek! No, czyli mamy walkę. Z wilkołakiem. Wilkołak, dobrze myślałem. O, jak szybko idzie. No spokojnie. No, widzicie, headshot. O, czerwony mutagen. Miałeś rację. Potwory są jak ludzie. Jedne są dobre, inne złe, a jeszcze inne po prostu zagubione. Szkoda go. Kiedyś był inny. Żałuję, że daliśmy mu się namówić. Weź to, taki drobiazg od nas, żebyś nadal pamiętał, że nie wszystkie potwory są niebezpieczne. Dziękuję. Okej, czyli nie ma zadania tak naprawdę, to ja się nie dostanę, no nie, nie dostanę się. Ja dobrze myślałem, że to jest to. Że tak naprawdę daje się namówić temu złemu potworowi. I teraz tak, to jest koniec, tak? To jest koniec, już lecę tutaj. Tak, no wygra Dwellen, no to to jest spoko. Czy to nie jest to za wieżą tego maga? Jak to tam był Aramedas, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. Tak, teraz weźmy sobie. A nie, jeszcze nie ma się skidzenem. No to co? Nowigrad.
mistrz partnerstwa. To chciałbym na koniec. Wściekłe pięści. Wiecie co? Może wściekłe pięści, wieża na kolejny odcinek. I po wściekłych pięściach jakichś dwóch walkach byśmy sobie... znaczy jednej walce byśmy sobie polecieli i gdzieś załatwić nasze sprawy. Tutaj musimy pojechać. No tędy i tutaj, ale to dobra, nie będzie tutaj. Tak się musimy tam, tutaj jeden, tutaj drugi, a trzeci jest tutaj. No dobra, no to jedziemy. Fajna nawet rozmowa wyszła, fajne nawet zadanie. A to co jest? O! Werna. Dawaj, dawaj ją. Dawaj, dawaj, dawaj. Fajnie. O. Okej, okay, Mutagen Zivern, tak? Wtedy tutaj gości oberwał. Pewnie. Takie co? Co to było? Mutagen jakieś były, nie? Sukuba, że nie będziemy mieli Dopplera też. W sumie tutaj mogliśmy ich zabić, ale... ale to nieważne. Nie musimy zabijać, nie musimy tych odwarów mieć. Ja bym bardziej eliksir tutaj brał. O, to by nawet fajnie było. Różne rzeczy, nie? Tutaj trzeba by było pobrać. Sobie. Zobaczymy. W ogóle, jak ktoś ma Wiedźmaka na Windowsie 10, to możecie powiedzieć, czy chodzi. Jak też ma, nie? Bo sobie myślałem nad optymizacją. Żeby po prostu było lepiej, bo jednak giera mi nie chodzi. Chociaż piszę grę, która mi ją może zastąpić. Bardzo fajną grę w sumie. Dobra, no co weźmy tutaj się tych nim, bo najbliżej jest. No zastąpić, no troszeczkę podobną mi. Chcemy taką właśnie fajną, fajna była. Niestety nie działa na wyższych Windowsach. Jest dość dziwne, że nie działa. Bo na świętym sobie na spokojnie działa. Dobra. Ja musimy pogadać ze Macher. Witaj. Znasz mnie? Słyszałem o tobie. Folan to mój przyjaciel ze szczenięcych lat. A ty uratowałeś mu życie. Słyszałem, że organizujecie tu walki. Dobrze słyszałeś. Jeżeli chcesz, możesz się popróbować. No dobra, na początek wypytajmy się. Kim jest mój przeciwnik? Aaa, ciekawski jesteś. Grym jest drwalem. Całą zimę spędza na karczemnych bójkach. W tym sezonie próbował sięgnąć po tytuł mistrza. Ale dupa blada, nic z tego nie wyszło. Dlaczego nic nie wyszło? Jestem gotowy do walki. W takim razie walczcie bez litości, a pamiętajcie o honorze! O, może być troszeczkę problematyczny to. Dawaj to! Właśnie, bo on ma troszeczkę tak... Szybciej! Cześć, Geralt. Bo on ma tutaj troszeczkę tak... problematyczny. Dobra, może nie będzie aż takim problemem. Kolejny odcinek coś czuję, że nie będzie fajny. Dobra, kontra. O! Nie no, mówię, że będzie problematyczny, to będzie problematyczny. I czego ja mu nic nie wybieram? Czego ja mu nic nie zabieram? No, wy to widzicie? Ja mu nic nie zabieram. Zwyciężył Grimm! Pokonując Geralta Wędrowca! Oczywiście Ej, ale ja mu nic nie... No to jest... Nie wiem, jak ja mam ważyć. Toż biorę... Dobra, dawaj jeszcze. Ten rewanż. Chcę walczyć. Jestem... To dobrze! Cię korcie obleciał? Szybciej! Co? Przeszła ci ochota?
Dobra, już troszeczkę wiem, bo ja kontrowałem, zapomniałem. Już nie, no teraz też. Dawaj tu! Daj, może Fuchsem wygram. Nie no, nie ma szans. Bo nie da się. Geralt nie chce mi właśnie odskoczyć. Oczywiście ja używam Alta, żeby on mi odszedł. Coś widzę, kurde, że nie będzie na fajnie. O, no nie. Jestem. To dobrze! Wejście, nie denerwujcie. Ja tego nie robiłem zawsze. Jeszcze jakbyśmy mogli tutaj kontrować, nie? A tu kontrować nic, ani uciec, kurde. Dawaj go. Zresztą nam dużo zabrał. Szybciej! O, kontra jakaś. Ej, no Geralt, no uciekaj. No i patrz, nic nie... Jak on bije w ogóle? No, jak to ja mam wygrać? Jak tutaj ani Geralt nie chce iść, ani coś się nie wali. No i kurde. Wiecie co, dobra, weźmy tak sobie zróbmy. Że weźmy, zielony będzie tak, ale niebieski zdejmijmy. I weźmy zwykłego nie mam, nie? Nie mam. Chyba nie mam, nie? Czy mam zwykły? Jak zwykły mam, to fajnie. No nie mam. Plus 5 wszystkie. Niebieski sobie później założę. A teraz będę miał siłę ataku większą. Chcę walczyć jeszcze. Przez co mogę wygrać szybciej. Jestem gotowy do walki. To dobrze! Dawaj to! Szybciej! No dalej! Geralt, kontruj ty trochę. O, o, dał radę. Pierwszy raz. No i ja, co to miało być? Zwyciężył Grimm! Pierwszy raz dał radę, a później już nie dawał rady. No, wyście wy mi powiedzieć, że to jest fajne. Chcę walczyć jeszcze. Ja następnym razem, ja to zmontuję później. Nie? Jestem gotowy do walki. To dobrze! Zmontuję to i będzie na spokojnie. Czy kurcie obleciał? Okej, ja troszeczkę ogarnąłem właśnie. Zaraza. Ogarnąłem, ale go Geralt nie chciał bić. Nie bój się. No jak tu Geralt, kurde. Dobra, ja już ogarniam, ale ja nie mogę shifta i alta cymbać razem. Chcę walczyć. Nie idzie tak. To dobrze! W takim razie! Dobra, spróbuję, nie? 600 baralów zjadłem, a w tym 4 śmierdzące i żyj! Szybciej! Dawaj to! Dawaj go. O, trafił mnie. Czego ja oberwałem, jak ja no nie obrywałem. No i dobra, ja już troszeczkę ogarniam to. Ale... On zadaje tyle obrażeń, a ja mu wpierdalam maksymalnymi nie obrażeniami. Powiedz, jak będziesz gotowy. Jestem... To dobrze! Czy kor cię obleciał? No i patrzcie, już od razu mnie atakuje, nie? Jeszcze jak odskoczę, to też mi atakuje, no i kurde no. No i co to ma być? Nie da się. Zwyciężył! Nie da się tak robić. Kurde. Chcę walczyć. No i... Jestem... To dobrze! Nie no, w kolejnym odcinku nie, jednak nie będziemy w nim grać. Przez takie gówno. Szybciej! No i patrzcie, od razu, nie mogę nic zrobić. Nie mogę nic zrobić. Dopiero teraz, nie? No i kurwa gówno. No i powiedzcie mi, że to jest uczciwe. No to nie jest uczciwe, bo on mi 4 razy, a ja go nie mogę... A ja go muszę 50 razy palić. Jestem go... To dobrze! Dawaj, kontroluj. Nie bój się. Dobra, o, udało mi się do tyłu. Dawaj do tyłu. Prawo. Znaczy lewo, on lewo.
Nie no, prawo. Wcześniej było prawo. Siakrę. A do tyłu to już nie, nie, Geralt? Ej, no, no. No i... Debla do gęby! Ej, no, no. Było dobrze. Na początku było dobrze. Nie, może więcej HP wziąć? Jednak. No coś tam zadajemy. Coś. No to wiecie co, może weźmy te więcej HP. Stopień, nie, 150 to jest dość mało. 30 setków baranów porwałem. 20 setków. Chcę walczyć. Jest. To dobrze! Jebaj się! I nie mogę robić. Szybciej! Dawaj, dawaj go. Po dwa razy jakieś dałoby radę. Dawaj, dawaj. Nic mu nie zabierasz, Geralt. To ja mu teraz nic nie zabieram. Dawaj to! Nic mu nie zabieram, ej no. Powiedzcie, że to nie jest jakieś kurwa oszukańcze. Nic mu nie zabieram, no ej no. No dobra. Ej, ale ja mu nic nie zabieram. Widzieliście to? Zwyciężył! Kurwa, zwyciężył. Nie zwyciężył, tylko przegrał. Chcę walczyć jeszcze raz. No i... A ja chciałem pójść po te moje ręcznie. Dawaj to! No i trzeba, nie? To nie! Znowu nie działa. Patrzcie, teraz ani mocnym, ani słabym nie mogę. Nic nie mogę teraz zrobić. O, dobra, dopiero jak mnie uderzył kilka razy. No i to jest oszukany, nie no. Nie zrobię tego zadania. Nie no, muszę zrobić, bo to jest zajebiste zadanie. Bo później będzie się rozkręcić, tak? Wiecie co, ja wam zrobię tak. Na początku kolejnego odcinka wezmę wam, pokażę wszystkie te walki. Zwycię... Po prostu jak mi się udało? Nie no, uda się na pewno. Na początku kolejny, więc będę musiał troszeczkę pomontować. Dobra, to wam pokażę te walki, a teraz pójdźmy po poszukiwania i te rysztunki tego na początek. Więc pokażę wam później to właśnie. Jak wygra, to będziecie mieli na początku. Tak jak to mieliście z tym emailitem, które teraz muszę właśnie, będę musiał nagrać. A tutaj był troll ten chyba, nie? Nie troll, tylko cyklop? Nie wiem, ktoś tam był. Dobra. Pokażę wam po prostu wszystkie te walki. Zadanie całe. Całe zadanie wam pokażę. Żeby nie było. Czyli jedź po kolei walki. Wszystkie. I później na samym końcu zadanie. Znaczy końcówkę, nie? Bo to się fajnie rozkręci. Będzie o jedna walka więcej właśnie. Dość ciekawa ta ostatnia. Cyklop. No dobra, nie mogę tak zrobić. No dobra, no to weź jedź. Płotka, płotka, płotka! Ja już walczyłem z takim cyklopem, wiecie. O, no i tyle by było z płotki naszej. O, dobra. O, na krawędzi, życie na krawędzi. Dobra, było szybko. To jest na pewno tam w środku. Ale musimy jeszcze tutaj zobaczyć jak ten znaczek. Warto się tu rozejrzeć. Jak widzimy na skalę też tak normalnie jest, to nie tylko jak podświetli się, nie? Tym zmysłem. Miejsce mocy tu jest, o! Gdzie jest to miejsce mocy?
Dalej? A nie, wyżej, dobra. Jakoś tam wyżej trzeba się dostać. Tędy pewnie, no na pewno tędy. I tam jest... Okej. Już myślałem, że to jakiś kurde coś... Potwór jakiś, nie? Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Coś. Ej no. To się zbudło. Okej, to ja rozumiem. Art. I mamy dwie skrzynki. Okej, cała zbroja i dodatki. To ty... Aha. Możesz biegać. Dobra, wszystkie zbroje. Mistrzowskie oczywiście. I to jest to zadanie. Ja sobie oczywiście popatrzę jeszcze. I kota ostatnim. Dobra. Sobie ogarniemy. No i dobra, koniec z tym zadaniem. To tak, musimy się tutaj wrócić. No i tutaj mamy jedno, a drugie są tutaj pod... Wiecie co, tutaj będzie najbliżej. To z tą wieżą? Nie, to nie jest z tą wieżą, ta miejscówka tam. Na górze jest z tą wieżą. Tempo, tempo! Dobra, no 36. Wiecie co, to ja wam przedłużę odcinek. Bo jednak muszę to zdobyć. No muszę, nie? Na koniec gry jednak lepiej. W sumie co to jest? Kota? No kot to musi być. Kot jest dobry. Na wyprawę czy na coś, nie? To jest najlżejszy. A na wyprawach na punktach zapytania jest tak naprawdę na morzu. Tam co to za potwory? Kuszą się załatwie, nie? Syreny te. Tylko one są. Naprawdę... A właśnie! Ja już punkty zapytania robiłem. Zostało mi 83 punkty. Było 122 na pewno, albo 123. Dobra, jeśli się tutaj udajmy i za chwilę do tego... Czegoś się uda. Tam na pewno będzie jaskinia jakaś. Pewnie jakieś miejsce z potworami. Czy miejsce z potworami, kurde. Co to jest? Nie ma nikogo? Nie ma nikogo w wiosce? Jest dziwna wioska. A, czekaj, gdzie, jaka to jest wyspa? Nie, to tutaj powinno być. No nie wiem, tutaj na pewno są ludzie. Chyba. Dobra, ja nie wiem, czy gdzieś są ludzie, jak nie, no... Okej. Okay. Nieważne. Dalej. Dobra, musimy tam jechać. A, to tutaj byli! A, bo ja ich tu wybiłem. Aha. Wybiłem ich tutaj przecież tutaj. No właśnie. A widzicie? Naprzód! Pamięta się. Dobra, mam nadzieję, że przejdziemy jakoś tędy. Powinniśmy przejechać na spokojnie. Hej! A może nie na, aż na, tak na spokojnie. Na pewno będzie łatwiej, dobra. Siwisko potworu, właśnie, dobrze myślałem. Tylko nie pamiętam, jak to się nazywało. Może być właśnie siwisko potworów, albo strzeżony skarb może być. Zazwyczaj. To jest na pewno w środku. Tutaj mam pancerz cały. Też spoko. Ej, płyń! Co jest? To jest ta jaskinia snów! O! Tak, tutaj by się Geralt dowiedział o Ciri. Tak, on się mógł tutaj dowiedzieć o Ciri, co się mogłoby stać, według dzikiego gona. Dobra, utopmy tej partię. Top. Tak, to jest jaskinia snów! Utopiła się, dobra. No dobra. Ja, to jest jaskinia snów, wow. Co jest tutaj, że tak podświetlone jest? Dobra, nie wiadomo co. Są dwie... A nie, to chyba nie jest. Nie wiem. W sumie. Kilka dźwigni jest. Jakieś wejście. Co ta dźwignia robi? O, jakaś rozkmina. Okej, no to do środka pewnie, nie? Okej, do środka się nie da. Da się jednak. Okej, dało. Nie, to nie jest z gniazdów jednak. Naprawdę podobne to było.
Albo to do tej ma iść, nie? Gdzie jak tutaj, tutaj jest to? Okej, okay, mam tutaj jeszcze coś. A to jest co? A nie, to była jest gniazdo jednak. Chyba. Bo ale zagadka naprawdę się tutaj rozkręciła. Wie co, ja poszukam tego. Nie wiem naprawdę co to jest za zagadka. Troszeczkę dziwna taka zagadka. Czy to bym obrócił do środka? Geralt, co ty robisz? Nie no, nic się nie stało do środka. To w tą stronę musi to być. A tutaj jeszcze jakoś mamy, okej. I? Sprawdźmy. No, to zamknięte. Tak? Czy otwarte? Zamknięte. Dobra, ja sobie to ogarnę. Zobaczymy. No, to już powiem wam szczerze, że się troszeczkę taka niespodzianka zrobiła. No, nie myślałem, że tutaj coś będzie. Nie wiem, jak to rozwiązać. Ej, no, szkoda, że tak się dziwnie to jest. Dobra, weźmy biały miód. Ale zagadka jest, no troszeczkę pomysłowa. Coś trzeba na pewno ogarnąć z nią. O nie, jeszcze wybijał płot. Dobra, a chciałem tutaj kolejne schematy szukać. No dobra, kolejne schematy będą w kolejnym odcinku. Geralt, stój. To było w tym odcinku na tyle. Oczywiście zaczęłam, żeby po prostu ogarnąć. Koniec. Pobiję się z nimi za chwilę. O, takiej muzyki nie było na koniec, bo nigdy tak nie zakończają, więc w tym odcinku byłoby na tyle. Oczywiście na początku od kolejnego odcinka zaczynamy to zadanie, więc sobie zmontuję, nie ma problemu. Łatwo się montuje. Więc w kolejnym odcinku będzie to na początku. Na końcu oczywiście będą, jak będziemy się już wynosić, to będą oczywiście te sztunki, więc tak, bo ja będę miał do nagrania 20 minut tak naprawdę. I na razie, cześć, hej.